jesteśmy w Zakopanem, Centralny Ośrodek Sportu. Pierwszy dzień przygotowań. Dzisiaj wybraliśmy się od rana na biegówki. No jest ciężko, ale fajnie, jakaś inna odmiana sportu. W ogóle w porządku wszystko, jeszcze nie za bardzo ogarniamy technikę, ale jakoś sobie radzimy. No jak widać, warunki są zimowe mocno, ale to nie przeszkadza. Dla nas im ciężej, tym lepiej, także techniki za dużo też nie ma, mamy się zmęczyć, przewietrzyć. Zrobić swój dystans, a jakim stylem, jakim sposobem, to jakby jest sprawą drugorzędną. Ale jest fajnie, naprawdę jest super. Nawierzchnia sprawdzona, także tylko trzymać kciuki, że tutaj za nas start, tak? Poszedł! Trener dał się poznać z najlepszej strony, można powiedzieć, bo trening był dosyć intensywny, ale zarazem na tyle obciążający, że nie czułem się jakoś mocno zmęczeni, ale zarazem wykonaliśmy właśnie swoją pracę, tą, którą powinniśmy, więc skupiliśmy uwagę gdzieś tam o tej dynamice, koordynacji ruchowej. To są te rzeczy, które musimy tak naprawdę na tym etapie szlifować. Właśnie nie ma jakiejś takiej monotonii, jest każde ćwiczenie jest inne, po 20 sekund na każdej stacji, 10 sekund przejścia i to na takim intensywnym tempie. Naprawdę fajny trening, coś nowego dla nas, bo każdy z nas w jakimś stopniu wykonuje podobne ćwiczenia, a tutaj mieliśmy mnóstwo urozmaiceń i tutaj szacunek dla trenera, bo do tej pory robiliśmy różne rodzaje ćwiczenia, też fajne, ale te były nieco inne i dały siwe znaki. Jesteśmy pod Kasprowym Wierchem i zaraz wjeżdżamy do góry i będziemy śmigać po świeżym puszku. Czekamy na pierwsze zjazdy. Widać, że jest ciekawie, bo góra jest naprawdę ostra, a widoki świetne. Warunki super, pogoda też, bardzo fajnie. Mamy dzisiaj tak zwany press day, jakieś konferencje i nagrywki i, że tak powiem, obóz dobiega końca. Pozytywnym, że tak powiem, przebiegu całego obozu, bo jest naprawdę fajnie, intensywnie i taki był plan i taki zrealizowaliśmy.